7 lipca po raz pierwszy spotkają się kreatorzy marki, którzy wspólnie będą odkrywać powody do dumy z regionu i wartości dziedzictwa. O tym będziemy rozmawiali, pracowali, wypracowali. Takie mechanizmy przez myślę najbliższe dwa lata, ponieważ Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg rozpoczyna projekt, którego celem jest budowanie i wprowadzenie marki lokalnej w oparciu o walory regionu. Od wielu lat mówi się w różnych częściach Polski o produkcie lokalnym. I to, co jest dużym mankamentem, to to, że faktycznie ten produkt lokalny jest wytwarzany. On jest oparty o dziedzictwo kulinarne, przemysłowe, obyczajowe, historyczne. Yy, Oparto o materię ożywioną, nieożywioną. Natomiast yy, największy problem, jaki jest, to to, że ten produkt lokalny nie wychodzi ze swoimi yy, efektami, czyli produktami, pamiątkami, dziełami czy usługami poza yy, obręb tej lokalności od począwszy rękodzielników, od osób które wykonują ginące zawody, od rzemiosła artystycznego, od artystów, od usługodawców w branży, nawet mówimy tu o hotelowej, restauracyjnej, o warsztatowej, o eventowej a przede wszystkim tu właśnie o rękodzielnicy, robią gdzieś to już tak powiem, najprościej albo w stodołach, albo w piwnicach na własny użytek, bo mają jeszcze w sobie pasję. No natomiast dobrze byłoby, żeby ta pasja była podsycana jakimś, jakąś motywacją, no, którą niewątpliwie jest jakby zbywanie tych towarów za godziwe, godziwe środki finansowe. Po warsztatach pojęcia miejsce markowe, dziedzictwo miejsca nie będą stanowiły już tajemnic. Nie powinno również brakować motywacji do budowania marki.